Panie, panowie, oficerowie! Drodzy Państwo, plena titulu. Mam nadzieję, że nikogo nie pominąłem, bo przyznam się, że długo przygotowywałem się do tego, natomiast dumą jest to, że miałem możliwość i honor służyć z Wami. Dziękuję Wam za przyjaźń, za serdeczność, za niezawodność i mam nadzieję, że nasze ludzie się nie rozchodzą, że będziemy mieli szansę się spotykać i że to, co urodziło się tutaj, Szanowni Państwo, będzie nawet w cywilu trwało. Dlatego, że jest to dla mnie wyjątkowy dzień. On nie jest smutny, ale wyjątkowy, bo możecie mi nie wierzyć, ale pierwszy raz będę w życiu na emeryturze. Dzisiaj rano już miałem okazję na porannej odprawie skierować do Państwa kilka słów, ale pozwólcie, że pewne tezy, które dzisiaj wypowiedziałem, chciałbym powtórzyć. W pierwszej kolejności chciałbym skierować te słowa do pana generała Andrzeja Łapińskiego. Dziękuję, panie generale, za to, że przyszedł pan do garnizonu i po prostu pan mi zaufał. Ja wam dziękuję za służbę i mam nadzieję, że również znajdziecie w cywilu lub też w miejscach, do których pójdziecie, bo nie sądzę, znając was, żebyście zrezygnowali z aktywności zawodowej. No, po prostu to państwo potrzebuje takich jak wy. Dziś wyjątkowy dzień, dlatego pozwólcie, że też podzielę się refleksją. Krzysztof Robert, bardzo dziękuję za fantastyczne przyjęcie jak gdyby do zespołu, do grupy. To było dla mnie niezmiernie ważne. Ja przybyłem tutaj z daleka. De facto nie znałem prawie nikogo. Przyjęliście mnie jak swojego, jak drucha, jak można powiedzieć przyjaciela, bo panie generale, bardzo serdecznie dziękuję za możliwość pełnienia służby przy pana boku i powierzenia obowiązków na stanowisku komendanta wojewódzkiego policji w Gdańsku. Ale szanowni państwo, zaproszeni goście, wybaczcie, że dzisiaj was, jako osoby, na których bardzo nam zależy, na wszystkich uroczystościach, przywitam w bardzo ogólny sposób, nie chcę popełnić błędu, zostać zapamiętany na wejściu z takiej okoliczności. Nie znamy się jeszcze, ale obiecuję, że się poznamy. Niemniej jednak ogromny szacunek dla wszystkich państwa i ogromne podziękowanie za waszą obecność tutaj z nami w dniu dzisiejszym. Kochani, nie macie pojęcia, jaką dużą radość człowiekowi, który odchodzi, no bo było, nie było 90 lat, daje to spotkanie z wami.
Pan Bóg bardzo ładnie wszystko połączył. Jednym dał ropę, drugim diamenty, a nam, Polakom, dał wspaniałą polską rodzinę.